Cześć, witajcie w drugim odcinku unboxingu na naszym kanale. Dzisiaj mamy dwie przesyłeczki, jak widzicie. Tak więc bez owijania w bawełnę rozpoczynamy rozpakunek tych dwóch przesyłek. Zaczniemy od większej. Zobaczymy, co kryje się wewnątrz opakowania. Dobrze zapakowane. Wewnątrz kryje się Eltra Ania R-613. Radyjko kupione z myślą pozyskania kilku części, m.in. sprawnej anteny. Tanie, nazwijmy to dobrym, brak rączki, ale spokojnie da rada pozyskać z niej trochę części. Teraz przejdźmy do drugiej przesyłki. Trochę mniejsza, dobrze zapakowana. Firmy Art Service. Nawet nie pamiętam, czy to było kupowane już. Przesyłka dobrze zapakowana. Kondensatorki. Zestaw kondensatorów różnych wartości, widzę. I czikony. Tylko 69 zł. Na zakończenie możemy sprawdzić, czy to radyjko w ogóle działa, czy jest sprawne. Tak się składa, że mam tutaj naszą klasyczną ósemkę. Zobaczymy, czy coś w ogóle zaszumi. Widać, że radyjko działa. Niestety nic nie szumi. Słabo coś tam oddziałuje. Przełącznik jest brudny. To jest pierwsza rzecz. Widać, że radio jest nieprzestrojone. polskiego radia również nie jesteśmy w stanie usłyszeć. A niestety radyjko ogólnie coś tam działa, posłuży jako dawca części do naprawy innych egzemplarzy, które posiadam w kolekcji, tak więc idealne eksponat na pozyskanie części. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia niebawem w kolejnym unboxingu. Pozdrawiam!